A tu jest Pani Irena. Pani Ireno, dwa słowa do naszych, do uczniów. Witam Was serdecznie, bardzo mile Was wspominam, wszystkich Was pamiętam, no szczególnie A będę w sobotę, czy nie? Raczej chyba nie. Dlaczego nie? Zaproszenie było do wszystkich, do pracowników oczywiście. No zobaczymy. W sobotę? O 19:00? Może. No. Pamięta Pani cokolwiek z tamtych czasów, z naszej klasy albo ogólnie? No zawsze byliście weseli, mili i tyle. Ale takie. A ja byłem grzeczny czy niegrzeczny? Bardzo. Długi kontakt żeśmy trzymali z sobą. Więc bardzo jest mi przykro, że nie mogę być dzisiaj razem z Wami, ale mentalnie, duchem, myślami jestem jednak z Wami. Bardzo jestem tego ciekawa, jak wyglądacie po latach, jak się zmieniliście, jak się rozwinęliście. Mam nadzieję, że każdy spełnił swoje marzenia, przynajmniej po części. Jest szczęśliwym człowiekiem albo do tego dąży i życzę wszystkiego dobrego i bardzo mile wspominam ten czas spędzony razem z Wami. Proszę. Dziękujemy. Proszę. Pani Irenko. Pani Irenko urocza jak zwykle. Oczywiście i w ogóle niezmienna. No. Niezmienna. Naprawdę. Ja zrobiłam to nie Irenka. O, ale to nie ten kto zrobił, tylko ten kto podaje. A niech Pani powie, a ta młodzież się zmieniła czy nie zmieniła? Dzisiaj? No, czy inni są niż my, jak 20 lat temu byliśmy? No ciekawa jestem, jak dzisiaj wyglądacie, czy się w końcu zmieniliście, czy nie? Ale ja mówię o dzisiejszej młodzieży, czy jest inna? Czy jest inna? No. Inna. Zupełnie inne pokolenie. Inne pokolenie, inne wartości, żądanie, inny styl bycia. Tak? Należy mi się. Nie? No nie zawsze roszczeniowa. Nie wszyscy może, ale dużo, więcej jest roszczeniowców teraz. Wszystko zależy od rodziny, z jakiej się wywodzą. I wychowania, prawda? I wychowania. Ale tak ogólnie jest gorzej, czy jest... Inaczej. Czy nie można powiedzieć, że łatwiej, czy trudniej? Nie. A telefony komórkowe można w szkole używać? Można je mieć, można je mieć aktywne, ale nie na lekcji. A czyli posiadać można, ale nie korzystać? Można. Dobra, idziemy zobaczyć tą szkołę. Tutaj był niemiecki. że zdawaliście maturę, tu jest takie zaplecze z okienkiem i pisaliście maturę na auli, ja sobie to okienko otworzyłam i patrzyłam, czy piszą, czy nie piszą, ale pisałam. 210. Jest to salka. Kochani, to jest ta nasza sala, w której żeśmy tyle godzin siedzieli, a ja tutaj siedziałem dokładnie. Panie Koziu, pamiętasz tutaj, jak siedziałeś? Żeśmy... Dalej robią zielniki? No, tak, ale formuła jest różna, tak żeby nie było suszki dawane. Nie no, fajnie, fajnie. Ale się w sumie nic nie zmieniło naprawdę. 20 lat to ile to? 5 klas. To nasze chłopaki. Mieliśmy swego czasu. Przyszliśmy na inspekcję, panowie. Dokładnie. A co wy tam powiedzieliście? Rzucimy sobie tak tylko nagranie. Myśmy tu mieli geografię kiedyś, tu były normalnie klasy. Tutaj się zupełnie wszystko pozmieniało. Mi się tutaj kojarzy ta sala z chemią, nie? Nie, chemia to była następna. No i tak. No, idziemy tu. Ale mamy nowy kierunek chociażby. Bo jest technik organizacji reklamy, który cieszy się dosyć dużą popularnością. No ładnie. I tu były warsztaty. Tu były warsztaty. Tutaj wraz ze zmianami powstało nowe boisko. No, niech pani powie. Popatrzcie, ale takiej wycieczki po tej szkole chyba jeszcze nikt nie robił. Na luzaku, z panią dyrektor. Naprawdę, ja mogę powiedzieć wam jedno, jako były uczeń tej szkoły, że bardzo polecam. Jestem bardzo dumny z tego, że ta szkoła pobiła Kromera. Wszyscy jesteśmy z tego dumni. I ja nie twierdzę, że pobiliśmy Kromera. Ale my tak wszyscy uważamy. My mamy sympatyków w tamtej szkole. Marcin, twoja indywidualna... Nie, ale to jest wiele osób tak uważa. Proszę, pani Alina. No. Pani Bulińska się nie zmieniła za wiele. Dzień dobry, pani Bogusiu. Mam nadzieję, że będziemy w sobotę się widzieli. Górka na pierwszym miejscu w rankingach, czy nie? Postara się pani o to, czy nie? Dla mnie rankingi nie są ważne. A co jest ważne? Ludzie. Ludzie, którzy tworzą szkołę, czy którzy ją opuszczają? Którzy ją tworzą, no a w konsekwencji ją opuszczają. No jak się pani podoba? A ma na imię w ogóle Emil? Nie, no powiedz mi, jak utrzymać równowagę na takim motorze? To sama się utrzymuje. Powyżej 5 na godzinę to już motocykl sam jest wyważony. To jest najszybszy seryjnie produkowany motocykl świata. Jego prędkość, on ma ograniczenie elektroniczne do 300 na godzinę. No. I powyżej 300 na godzinę on już ma blokadę. No ale chyba 300 nie jechał. To będzie teraz pierwsza próba kamerowa z naszą koleżanką Agnieszką Cyrkowicz. O, proszę, z panią dyrektor tego przedszkola. Dzień dobry. Cześć, nie widzieliśmy się 20 lat. Cześć. Ale faktycznie 20 lat. No nic się nie zmieniłaś, ci powiem. No ty też nie, trochę to nie jest. Ej, to nie jest budowane, naprawdę. To jest wszystko na naturalu, prawda? Nienaturalne. Tak, ale ogólnie nie umawialiśmy się, że będzie kamera, tak? Się, nie? I powiedz, Agnieszka, jak ci się tutaj pracuje, co? No super. Blisko szkoły, do której chodziłaś? Blisko szkoły. Często ją odwiedzasz, czy nie? Często. Tak? A powiedz mi, kogo najczęściej widujesz ze szkoły? No i wszystkich. Panią dyrektor Mliczek. Tak. Że chodzisz z kamerką, wszystko rejestrujesz. Proszę cię. Gabrysia, powiedz dwa słowa do kolegów, którzy nie przyjadą. Powiedz dwa słowa do kolegów, którzy nie przyjadą. Jak widzicie, koleżanka się nic nie zmieniła. Cały czas ten jeden czarujący uśmiech. Marcin, powiedz, Tomasz, który liceum jest twoim zdaniem najlepszy w Gorlicach? A do którego chodziłeś? Ale twoim zdaniem, takim szczerym, obiektywnym, który jest najlepsze liceum ogólnokształcące? Na Górce. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, a na jakim profilu chodziłeś? Wiesz co, ja byłem na francuskojęzycznym. Naprawdę? Był taki? No. Je ne parle pas français. Moi aussi. No? Pas encore. El diable español. Pero si diable español, tu puedes comprenderme? Un poquito. Un poquito, vale. No, ulubiony nauczyciel? No. Ciężko mi jest powiedzieć. Panie kolego, co pan sądzi o drugim liceum ogólnokształcącym? Mogę tylko powiedzieć o jego absolwentach. No. No i myślę, że sprawdzało się. Tak? Tak. Lepiej niż w Kromerze? Czy lepiej niż w Kromerze? Tak, bo jestem związany z tamtą szkołą. Z Górką, tak? Tak. Chodził pan tam do szkoły? Tak. Kiedy? Swego czasu. Pan Drogo. Ja muszę się wypowiedzieć. Pora Pani przyszła, zaraz będzie Pan serdecznie. Aż to pofilmuję. No pewnie, że tak. No, matematyka. Niedźwiedzie, trzymajcie. Więcej na ulicy nie będziecie poznawać. Jak częściej widzę. Ale ci dobrze. No. Też niech pamięta te cudowne były w gabineczach. Chyba tak. Tak troszeczkę tylko. Pani od historii nas na szczęście nie uczyła. Szanowni Państwo, chciałem powitać, podziękować serdecznie za wizytę, za przybycie do nas. I no nie będziemy wołali reszcie klas, bo tu się nie pomieścimy. Tak jak zapowiadaliśmy, chcieliśmy odwrócić rolę i zrobić Wam test i egzamin z wiedzy o szkole, o nas, ale też o Was, ponieważ tak naprawdę pytania będą dotyczyły w połowie głównie Was. A ja brałam kropkę. Ja też nie. Pytania są naprawdę bardzo proste. I oczywiście tutaj jeszcze taka jedna ważna rzecz, że chcielibyśmy tutaj dać ten test Wam do takiej pracy kolektywnej, bo jak gdyby nie tylko konkurencja jest ważna, ale i współpraca, prawda? Jak wiemy, tutaj Pani Stasia może potwierdzić i Pani Irena, że ludzkość wyszła z epoki kamienia upalnego dzięki współpracy, a nie dzięki konkurencji, więc możecie jak najbardziej ze sobą współpracować. Który nauczyciel zasłynął częstym stwierdzeniem siadaj, siadaj, niedostatecznie. Przy każdemu po jednym teście i od razu po długopisie. Najpierw rozdam, żeby każda osoba miała po jednym tym. Proszę bardzo. Panie, posłuchajcie, nauczyciele, my a nie przeszkadzacie. Słyszeliście? Teraz podpowiadaj, Marcin, podpowiadaj. Klasy dwa słowa. Nic się nie zmienił Gacyk w ogóle, nie? W ogóle. I wy również. Nie. Będzie wszystko dobrze, spotykamy się za 10 lat. Za 5, za 25 lat. Spotykamy się za 5. Marcina. Byłeś pobity? Byłeś pobity ostatnio? No jak pani idzie? No idzie. Nie wiem czy dobrze. Pani, a pamięta pani jeszcze jak ja pisałem sprawdzianem pani? Jak błagałem o litość. O, jest pytanie o panią. No, to pani ludzi, no, dla pani, ale tam główkowali na drugiej stronie. No, bo już wtedy nie było ani pana Boleńczyka, ani chyba tej. Słuchajcie, może ja coś tym nauczycielom pomogę, coś im podpowiem. Oni też mi pomagali czasami, no nie powiem. Szczególnie ta pani też mi bardzo w życiu w szkole pomagała, więc... Pani Doroto, z czym pani mogę pomóc? Tutaj? B. Dyrektorem szkoły. W którym roku pan Alfred Biernacki został dyrektorem szkoły? Drodzy uczniowie zespołu szkół numer 1, jeszcze tego nie było, żeby wasi nauczyciele pisali sprawdzian. No powiedz. Dla nas uczyła pani Czyżykiewicz. Nie, która nie wzięła żadnej klasy po pani Dorocie. Który matematyk w ogóle nie wziął... najbardziej pani będzie wiedziała. Komuń? Nie, wzięła technikum. Tak. Oczywiście, to była pani Łucja Wacek. Która była matematykiem, ale w owym czasie matematyki nie uczyła. Dlaczego? Bo uczyła informatyki. I ile miała godzin w tygodniu informatyki? Miała 28 i nie mogła mieć 31. Prosto, no, po prostu. Lecimy dalej. Czy w trakcie naszej edukacji w szkole były jeszcze zawodówki? Były czy nie były? Nie były. Na 100% nie było. Odeszły przed nami. Odeszli przed nami. Myśmy byli pierwszym, zamknęliśmy LO 4 lata. Pierwszym byliśmy rocznikiem, gdzie były pierwsze, drugie, trzecie, czwarte klasy, a nie było zawodówek. Nie było już zawodówek. Nie. Ja pana Orchowskiego znam tylko z legend. Ja go nigdy w szkole nie widziałem. On odszedł rok... Dalej, lecimy, słuchajcie. Który z poniższych nauczycieli nie uczył języka angielskiego? A. Małgorzata Bulińska. B. Bogusława Petit. C. Ewa Rozlach. Jaka jest C? C. Ewa Rozlach. Pani Rozlach. Pani Rozlach, na pewno. Pani Ireno, punkt dla pani. Punkt dla pani. Uczyła angielskiego. Tak, uczyła. W technikum. Tak. Uczyła. Oczywiście. Nie uczyła angielskiego, tylko pani Rozlachowa. Dobra. Następne pytanie. Posłuchajcie, następne pytanie. W 61 roku wyodrębniła się i powstała szkoła samodzielna, która przyniosła się do kasyna. Jak nazywała się ta szkoła? A. Zasadnicza szkoła gastronomiczna. B. Mechaniczna. C. Górnicza. D. Zawodowa. Powiedziałbym, że mechaniczna. Mechaniczna dajecie? A jak daje pan Filip? Zawodowa. A pani Dorota? Gastronomiczna. Oczywiście. Pierwszy gastronomik był na górce. Nie wiecie o tym? Nie. Oczywiście. Myślałem, że budowlance. Nie. Potem był budowlance. I teraz pytanie, posłuchajcie, i teraz pytanie najbardziej kontrowersyjne, przed którym mnie ostrzegano, żeby go przypadkiem nie dawać, ale i tak zrobiłem po swojemu, jego umieściłem. Czy obecny dyrektor pobił kiedykolwiek jakiegokolwiek Marcina? Tak. Tak? Tak. Jakiego? Krumera. Brawo! Brawo, brawo! I posłuchajcie, nauczyciele, dla was wielki szacun, naprawdę. Dlatego, że te osoby wam poświadczą, że 20 lat temu Nas się śmiali w Kromerze. Wy na górkę chodzicie, co to za ogólniak? Jeszcze na szczęście przy medyku był gorszy, to żeśmy nie byli tak na samym końcu. Ale pamiętam jak się z nas śmiali. A teraz przyjeżdżam do Gorlic, co ja patrzę, dziewczyny się nie dostały na górkę, dostały się do Kromera. Także wielki szacun dla was, naprawdę, bo to wasza praca i to w sumie dzięki wam. Mega, mega szacun, oklaski. Dobra, lecimy dalej. Jak nazywał się nauczyciel chemii, który powitał nas jako pierwszy na lekcjach chemii w pierwszej klasie? Może Paweł na ochotnika powie. Pani Śliwa. Pani Cikora. Pani... A tak. Kto tutaj mówi? Tak jest. To była pani Cikora. 100 maturzystów w 1997 roku miało 3 języki obce na świadectwie maturalnym. Patrzę, czy jest ten drugi? Nie, jest, dobra. 3 języki obce. Jakie wybory są? Ilu jest tak? Żaden nie miał, ponieważ w szkole uczono tylko 2 języków obcych. B1, C2, D3. Ja bym powiedział jeden. Może tutaj pani... Pojęcia nie. Może pani... Nie uczono. Mi się wydaje, że na maturalnym to jest papierze. No słuchajcie, może tutaj tego kolegę zapytamy, on coś powie więcej, co? No, angielskiego nie było. Ale zdawali osobno. No, myśmy zdawali eksterni. Posłuchajcie. Nie, ale kto miał 3 na dyplomie? Nie miał nikt? Pani dyrektor mówi, że nie miał nikt? Ja przynajmniej tego nie znałam. Ale popatrzcie, tych 2 dżentelmenów było jedynych, którzy miało 3. Ale oceny żeście nie mieli. Mieliśmy 3. tom. Ja tylko dzięki temu mogłem maturę zdawać. Ja też. Także tylko myśmy we dwójkę mieli 3, tylko my z Bartkiem. Także prawidłowa odpowiedź oczywiście brzmi... Tak. 2, czyli C. Czyli nikt nie odpowiedział dobrze. Ale dobrze mieliście. Lecimy dalej. W których latach powstały warsztaty szkolne? W których latach powstały warsztaty szkolne? 6-6, 5-4, 4-9 czy 7-1? Może zapytamy tutaj panią Stanisławę, będzie pamiętać? Ja przyszłam do Siadaj, niedostatecznie. Nie tak było. Siadaj, ubolewam. Tutaj należy powiedzieć sprawę taką, że... Jak nazywał się legendarny nauczyciel, który przyjeżdżał do szkoły syrenką, a w miejscu fotela kierowcy znajdował się taboret? Nie, Zawiślak nie. No. Pan Orlowski. A, dobra, jaki model samochodu był obecny, teraz słuchajcie wszyscy, jaki model samochodu był obecny w sali 206 w latach 90. Pamiętacie? Jacu 26P. 25. 25. Pani... Pani Doto. Oczywiście Żuk. Dalej. Kto uczył nas rosyjskiego w 2. klasie? Pani Chochołek. Tamta pani mówi, że nic o tym nie wie. A. Pani Chochołek. B. Pani Mazur. C. Nie mieliśmy rosyjskiego w 2. klasie. Mieliśmy? Oczywiście to był wyjątkowy rok, gdzie uczyła nas pani z ekonomika, pani Mazur. W trakcie naszej edukacji jakikolwiek uczeń zmienił nazwisko. Tak! Pani Doroto, zmienił czy nie zmienił? Podobno tak, ale nie kojarzę. Ale kobieta czy mężczyzna? Mężczyzna. Za mąż wyszedł? Ożenił się? Tak. Który mężczyzna? Taki tam w białej koszuli siedzi. Czy nasza szkoła prowadziła kiedykolwiek zajęcia w budynku pobliskiej szkoły podstawowej? Nie. No, drodzy nauczyciele, to jak wy stronę internetową szkoły czytacie, co? No. Na samym początku, najpierw pierwsze zajęcia, w ogóle szkoła naftowa wypożyczała salę od podstawówki. To wszystko jest na stronie internetowej szkoły, ja to wziąłem ze szkoły, z tej strony. Czy ta tutaj obecna pani Alina Mrozek Uczyła nas języka polskiego, to jest do was pytanie, bez żadnej przerwy, 4 lata. Ale czekaj. Nie, była przerwa. Moment. Jaka przerwa była? Miesiąc. Kiedy? We wrześniu. Była. Była? Ty nie pamiętasz? Chyba była. Była, ale wcześniej, ponieważ moje dziecko drugie się urodziło. Który z poniższych nigdy nie był dyrektorem naszej szkoły? A. Adam Smoszlak. B. Czesław Biliński. C. Jerzy Wantuch. D. Franciszek Szydło. Nie wiem. To nie nas rocznik. A czy pani gdzieś klucza nie wysłałem niechcąco? Nie. I teraz tak, kto uczył matematyki w klasie A? To może bardziej do nich pytanie. Kto uczył matematyki w klasie A? Pani No. Był, tak. Pani Niemiec uczyła, tak. A słuchajcie, a nie pamiętacie, jak żeśmy brali pytania na sprawdzian? Tak. Oni pisali wiersze. Co było w klasie A? No, ja tak pani dziękuję za to, że pani kilka razy się chyba zapomniała i te same pytania. Ale to nie tylko było z matematyki, bo z niemieckiego było tak samo. Która klasa, to jeszcze 3 pytania tylko. Która klasa miała zawsze najlepsze oceny, wyniki i osiągnięcia? No i co pani nam, jak pani ich to wytłumaczy teraz? Ale dobrzy byli. W którym roku nadano im szkole imię Ignacego Łukasiewicza? Nie można się pomylić o nic. Pierwszy 7-2, B 7-3, C 7-4, D 7-5. Pani Stasiu, na ochotnika pani, dobrze? Pani powie, że masz szczęśliwy numerek. Ale ja wtedy rozpoczynałam pracę. No, czyli który rocznik to był? 75. Bardzo ładnie. Czy matematyka była obowiązkowa na naszej maturze? Nie. No nie, bo połowę ludzi nie miało matury, no nie? Oczywiście, że nie. W którym roku pan Alfred Biernacki został dyrektorem szkoły? O, to nie zawsze. 8-0, 8-1, 8-2 czy 8-3? 8-1. Na pewno? 8-1? Można jeszcze cofnąć odpowiedź. No, ewentualnie 2. 1 lub 2. Pani Mario, jak pani uważa? Tak samo, jak albo 1 raz 2. Nie wiem. Który rocznik? Nie dasz rocznik. Strzelamy to. Oczywiście to był 81 rocznik. Kto był twoim ulubionym nauczycielem? Kilka. Kto? Pani Mrozek, Pani Petit, Pani Niemiec. Tak samo jak ja. Dobra, też. Magda, ulubiony nauczyciel, ulubiona nauczycielka? Pani Alina Mruz. Pani Alina Mruz i Pani Cikora. Słowa dla naszej wychowawczyni. Bardzo miło panią wspominamy. 2 słowa dla pani Mliczek. Szkoda, że pani uwielbiamy pani. 2 słowa dla pani Mliczek. Pani Agatko, strasznie panią uwielbiamy. Tęsknimy. Brakuje nas tutaj pani. 2 słowa dla pani Mliczek. No ja już powiedziałam, że bardzo nas pani. 2 słowa dla pani Mliczek. Szkoda, że jej nie ma. 2 słowa dla pani Mliczkowej. I te obcasy, jak były sprawdziany, to pani w pewnym momencie nas wyczaiła, żeby nie tupać obcasami, to wtedy pani będzie jak kto ściąga. Serdeczne pozdrowienia, pani Agatko, i mam nadzieję, że się spotkamy za niedługo. Pozdrawiam. A do kamery. Pozdrawiam. Nie ma takich miłych ludzi, pani pani. Ja powiedziałem. Marceli, nie ma takich miłych ludzi. Co złego, to nie ja. Stasiu, 2 słowa dla pani serdecznie pozdrawiam. 2 słowa dla naszej babczyni. I mam nadzieję, że jak pani teraz ocenia sprawdziany, to już nie ma, że 1 punkt, 0,5 i 2. Ale to było irytujące. To 0,3. Ale to było. Ale tak to panią kochamy. To się nie lubili na początku, nie? Nie na początku tylko, a potem bardzo lubili. Potem ja wiedziałem, że Jacka mam szanować, bo Jacka jest szefową konkurencyjnej grupy. A dajesz jedynki? Stary, dawaj, za każdą jedynkę pompkę jedną. Schudłbym w mgnieniu oka. Jest takie, że... Tak. Tak bezwiednie nagrywam. Tak, dobrze, dobrze. Jedną rzeczy nie zapomnę. Mieliśmy półmetek. Pani sama odstał przed tym. Przed internatem, tak. Bo tam mieszkałem. Zgadza się. Ktoś powiedział, ktoś zostawił butelkę na samochodzie. To był on. To nie zapomnę. To ty zostawiłeś? Ktoś zostawił butelkę na naszym, na dachu. No proszę. Kto to pamiętam. Zostawił Gacek? Ale ja nie wiem kto. Tam mam Repeć. Myśmy zawsze... Marcin Repeć? Nie, to był student. To jest klasa C, to jest klasa C. Musiał zaliczyć, ale zalicza, ja go podziwiałam, że nie chodził, a jednak później... Pani Stasia. Pani Stasia, Pani Wróblewska. A jaka jest przyczyna deficytu budżetowego? Nie wypowiadam się na ten temat, zdrowia. I powiedz mi, mógłbyś powiedzieć, jacy twoje zdanie od siebie byli najlepsi, dla ciebie, najfajniejsi? Od Kulska, bo dużo mnie nauczyła. Tak? A niestety nie ma tej pani dzisiaj z nami. Nie ma. A oprócz takich obecnych na przykład? Nasza kochana pani Rosół, od fizyki. No fajnie, no nie? Pani, że przyjechała, nie? Ma, cześć! Pamiętasz mnie? No oczywiście, kto cię nie pamięta. No proszę, słuchaj, następna nie osoba pamięta. No wszyscy cię pamiętają. Bardzo się zmieniłem? Nie. Nie? 35 lat mam, 35 lat. Jak ja zmienię, słuchaj, w czołówce muszę napisać 15-lecie. Bo wiesz, że już zapali trzeba. Wiesz, to moja mama dzisiaj tak, kiedy skończyliście liceum? A ja mówię tak, no jakieś 20 lat temu. No tak, o Jezus, jak ten czas leci. No, a powiedz mi, kto był twoim ulubionym nauczycielem? Pan Zawiślak. Pan Zawiślak? Panie Zawiślak, pozdrawiamy. Właśnie. A dlaczego? Bo był moim wychowawcą w podstawówce. A jak jest jeszcze inny nauczyciel fajny? Jak jest jeszcze inny nauczyciel? Jakiś inny? No. To mnie kręci. No kręcę, no. Jak zredukować deficyt budżetowy w kraju? Ja jestem kiepska, ja jeszcze nie jestem w kraju, jestem kiepska z matematyki i wszystkich problemów finansowych, jestem kiepska, mimo nawet, że... Trzeba jeść mniej pierogów. Maciek, twój stary kolega. A gdzie jajko dla mnie? Co? Jakie jajko? Środka jajka. Piekarniaka. Kto był twoim ulubionym nauczycielem? Nikt? Wszystkich? A tak... Najbardziej. No wychowawca, pani Krystyna Koza. Dobrze, koleżanka? Też, potwierdzam. Tak? Najlepszy wychowawca? No nauczyciel? Pani Łączyńska. Pani Łączyńska, ona wam uczyła historii? A moim nauczycielem ulubionym? No wszystkie lubiam, ale pani Niemcowa mi się śniła po nocach i to jej hasło: trzymajcie mnie niedźwiedzie! Albo na oko, to chłop w szpitalu! Akurat to jest konsultowane z moją klasą. Przed chwilą żeśmy mówili o tym, tak? Chcieliśmy wam podziękować bardzo za jedną rzecz, że dawaliście nam, pytania na matematykę na sprawdzian. Pani Doroto, mówiłem o tym, wspominałem i tak to złączę, bo już pani Dorocie powiedzieliśmy, że jej dziękujemy, że czasami nie zmieniała pytań, no nie? I dlatego byliście lepsi. Ja nie zapomnę właśnie. Z mojej trójki obecnej. Z górki. Wszystkich kocham. Nie pamiętam. Oczywiście pani Dorota Niemiec. Jest tam właśnie ten. Widzę smacznego. Wszyscy byli super, ale rzeczywiście pani Dorotka Niemiec wyróżniała. Teksty miała tak rewelacyjne, że po prostu niezagaszalna. Wymagająca, ale te teksty nie niezagaszalna, nie? Pani Wróblewska oczywiście. Ulubiona na wszystkie. Dlaczego? Ja już to nigdy nie wiem. Why? Musi mieć tak. Who was your favorite teacher at school? Brawo dla pani Wojtas! Pani Stasia! Pani Stasia! Pani Stasia! Pani! Ja specjalnie przyszłam, żeby was zobaczyć. Kujony! Ty, zjemy wszystko. liceum zawodowego, tak, którego byłam wychowawczynią, tak, na studniówce dedykowała mi piosenkę Wodeckiego Pszczółce Nagi. Tak. Chcieli mi zrobić przyjemność, dedykację. No i tak się to podziało i od tego, że została ta piosenka zaśpiewana, zagrana, potem poszło to już w następne roczniki i tak mnie nazwali. Kiedy mnie pytali uczniowie następnych roczników i powiedziałam, jak to było naprawdę, to bardzo się zdziwili, bo myśleli, że to nie był aż tak prozaiczny powód. To znaczy z tej czwartej... Nie, to była czwarta D, ale liceum zawodowego. A możliwe, no, tak. Bardzo was wszystkich pozdrawiam, pamiętam Jaśka Krausa, no i jego kolegów. Karolina! Jeszcze raz! Górka! Tak jest! Ile osób na jedno miejsce? 60! Górka to jest po prostu szkoła taka, że serce boli. To jest tak piękna szkoła, to jest po prostu... To jest, chcieliście się tam dostać, a nie dało rady, co? Ja polityjną byliśmy tam. Tak? Tak. Ty dostałeś się, czy nie? Oczywiście, że tak. A ty? Ja się nie dostałem. Ile masz lat? Nie! 20. On kłamie, to jest huma, to jest lingwistyk na... Lingwistyk jest. Tak? A górki. Jaki język? Angielski. Wiodący. British or American? British. Right? So what do you want to do after war? Na górkę chodziłeś? To był twoim ławcą? Moim? No. Będuchowa. Pani Będu. Pani Będu. A to ci uczył polskiego? Pani Sibirska. A tamtą panią znasz, czy nie? O, znam. Ej, to masz abiturę. Abiturę, tak? Znam. Ale pani mnie nie uczyła. Nie uczyła pani. Ale po... Z tego młodzieńca pani kojarzy? Twarz kojarzy. Jest przystojniak go, nie? Pani uczyła... rosyjskiego. Reklamy? Nie. Polskiego nie uczyła pani? Polskiego uczyła. No właśnie, ale reklamy polskiego. Ale się chłopak zestresował. A pani Sibirska uczy jeszcze dalej? Nie. Nie uczy? Nie. A pani Wojtas? Nie. Ale to była, jest nawet. Była. Przecież poszła nawet, no. Powiedzieć, że jestem troszkę różny, bo tak, jestem absolwentem zespołu szkół numer 1. I która jest najlepsza szkoła? Pracuję w budowlance, w związku z czym, no... Ja bym powiedział, że remis. Damian. Ale powiedz, jak to było, jak pojechaliście na wymianę ciężkiej za język niemiecki. Powiedz Damian. Opowiadajcie. No to trzeba tak szybko streścić. No, zgubiliśmy się na Helgolandzie, na wyspie Helgoland. Zostaliśmy, nocowaliśmy tam. Policja nas przygarnęła. No muszę, złego słowa nie powiem na policję od tego czasu. I co było? No co no, mieliśmy być wyrzuceni ze szkoły, ale jakoś się rozeszło po kościach. Damian, a ty wiesz... Ale raz panią zaskoczyłam, bo przeczytałam i odpowiedziałam. Brakujesz słodyczy? To zdjęcie. Widzę na oczyli historii męczy, zamęcza. Dałabyś pani spokój, słuchaj Magda, wiesz? Całe życie ją męczę. Dałabyś... Nie! Nie! Do zobaczenia! Pani Wiesiu, nie! Nie. Słuchajcie, pani Wiesława Rosół, naprawdę legenda! To jest legenda, legenda! To jest legenda, jest z nami! Jest z nami, będzie z nami! Muszę być na tym filmie, jakby mnie nie było, to po prostu... Pani Wiesława, naprawdę tyle, ile osób panią wiele wspomina, pani męskie podejście do niektórych spraw, krótkie na temat. Jeszcze chwilkę, klasę C! Te kujonki wszystkie muszę tutaj ładnie... Będziemy i dobra, i teraz szybko, na 3-4 seks, dobra? 3-4 seks! Jeszcze raz! Seks! No i w końcu się wyluzowali, widzicie? Jest już bardzo późno, prawie wszyscy poszli, zostali tylko największe harpagany. No i teraz zobaczycie harpagany, to się zdziwicie, ale to właśnie my jesteśmy. Proszę bardzo. Edyta, Paulina, Jacka, Małgosia, Marzena. Ale co ty mi podpijasz? Podpijasz mi drinka? Co? Mocne, nie? Nie kłamiesz! Ale czemu ty żeś do nas do klasy przyszedł? To nie fajnie do tego. Zeszczyłem za tobą kolegę. Nie, dokładnie. Będę grzeczny. Zawsze były podgrupki i dalej się tworzą. Kto to jest? Jak to kto? Imię, nazwiska poproszę. Ale to Pacek. Oczywiście. W moim roczniku już się coś działo i było naprawdę fantastyczne. Gdzie? Na górce. I ty chodziłaś do liceum, czy do czego? Do liceum. Naprawdę? No. Na jaki profil? Niemiecki. I kto cię uczył polskiego? Wspaniała pani Petit. Polskiego Petitowa? Nie, polskiego? Och, to pani Grondalska również wspaniała. A matematyki? Nie wypowiem się. No powiedz, bo tu na pewno była. Pani Czyżykiewicz, nie na przykład. Nie. Pani Irenko, pani... Tam Maćka, o. Maćka, którego? Pamiętam Kozioła, bo z nim no to ja z nim chodziłem do klasy. No tak? No pewnie. Ja w nim kinie na randce byłam z nim. Może jeszcze się koleżanki zapytamy. A jaką koleżankę szkołę kończyła? Tak, też Górkę. Wszyscy Górka. Górka? Tak. Dlaczego? Bo jest fajne profile teraz tak są jest. Na górce. No. A co sądzicie ogólnie o obecnej dyrekcji? Dyrekcja? Tak. A kto jest dyrekcją? A pani Mrozek już nie jest dyrekcją? Już nie. Ale to jest fantastyczna kobieta. No, my idziemy. Gdzie? Małgosia. Małgosie. A dziewczyny, a pamiętacie jak was potrącił samochód? Pamiętam. O co to chodziło? Bo ja pamiętam, że myście nagle przestały być. Jak to było? Przestały być. No przestałyście przychodzić do szkoły? Nie. Jak to było? No było tak. Coś do szkoły, przechodzimy przez ulicę i wiesz, zakrętu nie włączył kierowca, że będzie skręcał. No. Weźmiesz to przypewnie, a on chlać. Dziewczyny, chciałbym tutaj jeszcze od was taką jedną deklarację powziąć. Za 5 lat robimy 25-lecie. Wszyscy, żeby wszyscy. 25 czerwca 2022 roku. Za. Tak? Ja jestem za. Małgorzata Wacek, Małgorzata Wachowska, ja mam przeliczeń. Dzień dobry. Ciebie też pamiętam. Nakreśliłem, że pana klasa też ciągle nas monitoruje. Przez całe życie nas monitorowała. My jesteśmy przeciw. To my byliśmy kujący. To jest zły temat, bo... Ona jest z tej klasy. Ja chciałem się dowiedzieć, jak nauczyciel nam włożył test. Jutro będą wyniki. Dopiero jutro. Agnieszka, powiedz mi, to ty ściągi jadł, co? Oczywiście, proboszcz podchodził mi, prowadź. Znowu talerz mój. Dlaczego? Znowu kawę. Hello! Oj, panie Marczewski, spisał się pan na szóstkę z plusem. Jak? Spisał się pan na szóstkę z plusem. Dziękuję pięknie. Ja bezstrumna osoba. Git. Zadowolona jesteś. Ulubiony nauczyciel? Pani Alina Mruz. Już mówiłam wcześniej i to niech zostanie. Ja myślę, że moim ulubionym nauczycielem tak naprawdę była osoba, której tutaj nie ma. Moim numerem 1 była pani Bogusława. Uwaga, Bogusława jest Bogusława, dobra. Pani Bogusława Petit. Uwaga, Petit. Dobra, jest Petit. Która uczyła mnie języka niemieckiego. Was ist das? Ja. Was ist das? No, ale mówię, jak się szło do pani, ale w ogóle nie było, nie ma osoby, która by o pani nie naprawdę, mówiła dobrze, poważnie, dobrze. Ale naprawdę, ma, pani Mario, serio. Co ty miałeś z matematyki? 3-4? Chyba tak, domu gdzieś chcemy, to nie wiem. Ona chce iść do domu. Nie, ja nie chcę iść do domu. Nazwisko. Ja nie chcę iść do domu. Nazwisko. Kolega idzie tutaj na piechotę i chce załatwić. Pani Stasiu się chciała zapytać, czemu uciekłeś z historii? Bo z historii zawsze miałem dwójkę. Nie wiedziałem, kto nas napadł, czy Niemcy, czy my, nie Niemców. Pani Stasia, zawsze mi się to myliło. Pani Stasia cię woła na dół, żebyś przyszedł i powiedział, dlaczego uciekłeś 15 października z historii. 1946 roku. Idziesz czy nie idziesz? Woła na dół. Idziesz czy Maciek! To już jest jedno z ostatnich nagrań nasze i będziemy za chwilę szli do jednej sali. Do jednej sali? Tak. Dobrze. O, Marcin, kto będzie tańczył na końcu? Ja czy ty?